jeden z ulubionych. Ale owszem, OS-y tutejsze bardzo mi się podobają. Są bardzo rajdowe, także dobrze się tu czujemy. Rajd przebiega właściwie w podobnej konfiguracji jak rok temu, także większość OS-ów jest znana. Jest jeden nowy OS, który jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Będziemy się starali jechać szybko. No, na szczęście teraz na odcinku testowym było trochę deszczu, także udało nam się troszeczkę poeksperymentować z nastawami i na pewno na deszczową aurę już jesteśmy lepiej przygotowani niż to było na ostatnim rajdzie. Pierwsza pętla była mało udana, szczególnie pierwszy OS, dlatego że złapaliśmy kapcia. Jechaliśmy 12 km, już od 12 km przed metą zaczęło schodzić powietrze, a 6 km to w ogóle bez opony. Także jak na takie zdarzenie, to i tak przyzwoity rezultat osiągnęliśmy na tym OS-ie, bo straciliśmy do zwycięzcy 25 sekund. Na drugim OS-ie jechało się już dużo lepiej. Drugi przejazd pierwszego odcinka w pętli wykonaliśmy dosyć ostrożnie, ale myślę, że szybko. Podobny czas uzyskał Tomek Kuchar. Widać, że jedziemy w zbliżonym tempie, przynajmniej na tym OS-ie. Natomiast na ostatnim OS-ie drugiej pętli pojechaliśmy dużo szybciej niż za pierwszym razem. Troszeczkę były lepsze warunki, ale też trochę poprawiłem ustawienia w samochodzie. No i zaczynam się już też czuć coraz lepiej w tym samochodzie, także już możemy w tych szybkich sekcjach też troszeczkę pewniej się czuję i możemy jechać sprawniej.
ponieważ zmagaliśmy się nie tylko z trudnościami, z trudną pogodą, z trudnościami na OS-ach, ale również z jakimiś przeciwnościami innymi losu, jak kapcie, kary i te podobne rzeczy. Także cieszę się, że pomimo niesprzyjających okoliczności jakoś nam się udało dowieść do mety. Bardzo dobry wynik, bo kończymy, wygraliśmy drugi raz z rzędu ten rajd, co jest w ogóle super sprawą. Na to, że tak właśnie, taki właśnie będzie finał tego rajdu, także tym bardziej jestem szczęśliwy, że realizujemy założenia, że udało nam się wytrzymać presję wczoraj i dzisiaj i prezentować dobre tempo na odcinkach. Mam nadzieję, że kibicom podobała się nasza jazda. Duże brawa dla załogi Łukasz Chaba i Piotr Woś! Łukasz Chaba i Piotr Woś, najszybsi na trasie ostatniej rundy lotos rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Duże brawa Łukasz Chaba i Piotr Woś. Drodzy Państwo, emocje są olbrzymie na mecie ręczny. Po tylu nawrotach może już nie trzymać. Ford Fiesta R5 tym autem do mety. Z rewelacyjnym wynikiem dojechali Łukasz Chabaj i Piotr Woś. Drodzy Państwo, Chabajasi pierwszy na mecie 24 rajdu dolnośląskiego pobiegł oblewać aktualnych mistrzów Polski Wojtka Chuchałę i Sebastiana Rozwadowskiego. Łukasz Chabaj i Piotr Woś zjadą teraz z mety, odstawią samochód, a my czekamy na załogę, która wywalczyła miejsce drugie w klasyfikacji generalnej. Oprócz szampana katalizator do paliw firmy Redux to preparat zmniejszający zużycie paliwa. Ciekawe, jakie zużycie paliwa będzie dziś w Kolumbinie, drodzy Państwo? Odpowiemy sobie na to pytanie wieczorem. Łukasz Chabaj potwierdził swoją obecność. A teraz, drodzy Państwo, chłopaki, zapraszamy na rampę. Cieszymy się, że jesteście z nami. Gratulujemy najszybszym na trasie załogom. Tu Was zapraszam na metę. A o wręczenie pucharów najlepszym załogom na mecie 24 rajdu dolnośląskiego. Drodzy Państwo, najszybsi na trasie Łukasz Chabaj i Piotr Woś. Dla nich puchary za miejsce pierwsze w klasyfikacji generalnej. A także za zwycięstwo w klasie drugiej. Burmistrz Jan Bednarczyk wraz z Markiem Niewiadomym wlęczą załodze Łukasz Chabaj i Piotr Woś puchary za zwycięstwo na odcinku Radkowska Perła. Łukasz Chabaj i Piotr Woś najszybsi na Radkowskiej Perle. Chłopakom rąk brakuje, tyle pucharów na mecie. Drodzy Państwo, teraz chwila na to, aby przepytać Łukasza Chabaja z trasy 24 rajdu dolnośląskiego. Łukaszu, było trudno. Cały prawie rajd deptałeś po piętach Tomkowi Kucharowi. Walczyłeś naprawdę o odbudowanie straty. I nieoczekiwanie Tomek wycofał się z rajdu. Odetchnąłeś wtedy z ulgą?
Niekoniecznie, dlatego że nie lubię takich zakończeń. Tomek popełnił błąd na pierwszym OS-ie drugiej pętli, uderzając w murek, skrzywił koło i nie mógł dalej jechać. Aczkolwiek te dwa ostatnie OS-y, które już jechaliśmy tylko po to, żeby dojechać, były dla nas dość trudne. Jednak lepiej jedzie się, kiedy jest jakaś presja i rywalizacja, jest tempo, a tak to jeszcze na ostatnim odcinku złapaliśmy kapcia, także trudno nam się jechało. Niemniej jednak cały rajd rzeczywiście musieliśmy się bardzo mocno napocić, żeby odrabiać różne przeciwności losu, które nas spotykały. Na szczęście prędkość na odcinkach była na tyle duża, że udało nam się tego dokonać. No i rzeczywiście wieczorem w Kolumbii nie będziemy świętować. Ja jeszcze chciałam, drodzy Państwo, zapytać o ten sentyment do rajdu dolnośląskiego. Rok temu wygrałeś tutaj generalkę, to było twoje pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Polski. Teraz powtarzasz ten triumf. Dolnośląski kojarzy ci się chyba wyjątkowo dobrze. Rzeczywiście to jest trzeci rajd, który nam się udaje wygrać, z czego dwa razy to właśnie Dolnośląski. Także oczywiście, że sentyment do tego rajdu mam ogromny. Bardzo lubię te trasy. Jak już mówiłem, w zeszłym roku często przyjeżdżaliśmy tu w zimie trenować. Okolica jest piękna, Polanica to wspaniałe miasto, fantastyczni kibice, także rzeczywiście, no i Kolumbina. No. Są z nami nie tylko zwycięzcy 24 rajdu dolnośląskiego, czyli Łukasz Habaj i Piotr Woś. Są z nami także zwycięzcy całego cyklu Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, czyli Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadowski. Dziękujemy pięknie, pędźcie chłopaki do mety, bo metę macie tak naprawdę w parku Ferme. A teraz, drodzy Państwo, jeszcze prosimy o to, aby pozostali na mecie sami zawodnicy. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Puchary w górę. Meta 24 rajdu dolnośląskiego. Najszybsi na trasie Łukasz Habaj i Piotr Woś. Oni do mety dowieźli ponad 1,5-minutową przewagę nad załogą Tomek Kasperczyk i Damian Syty, a na miejscu trzecim Maciej Oleksowicz i Michał Kuśnierz. Na rampę oczekują kolejne załogi. Czeka na ten wjazd zwycięzca w klasie.
Wszędzie te, nic. A ten wącik, czy prawo? Który?